Prochy Łobodowskiego dotarły do Lublina w 1988 roku. Zresztą dotarły dzięki ówczesnemu dyrektorowi Biblioteki Kulowskiej, panu Andrzejowi Paluchowskiemu, który przywiózł je opakowane jeszcze specjalnie w drewnianą skrzynkę, tak jak gdyby to były jakieś materiały wybuchowe. Można powiedzieć, że Łobodowski jest wybuchowy rzeczywiście, więc tutaj da się w tym widzieć pewną metaforę. Łobodowski był na indeksie cenzury, nie tylko wydawniczej, ale i nazwisko jego było właściwie skreślane. Jedynie można było źle o Łobodowskim pisać, no to jeszcze się ukazywało. Nieobecność Łobodowskiego to było amputowanie w literaturze polskiej bardzo ważnego pisarza, znakomitego poety, świetnego tłumacza, odważnego publicysty, bardzo przenikliwego krytyka literackiego, doskonałego świadka historii. Łobodowski należał, taka jest opinia większości, do tak zwanych pisarzy politycznych. To znaczy takich, którzy nie mogą istnieć bez pewnego żywiołu polityki, która wciska się różnymi możliwymi szczelinami do jego życia i do jego twórczości. To był jednocześnie i poeta kultury, i poeta liryczny, ale też właśnie rebeliant i buntownik. Pewną charakterystyczną cechą Józefa Łobodowskiego jest swobodna wędrówka między różnymi rodzajami literackimi, między publicystyką, poezją, prozą i tłumaczeniami, którymi on się właściwie przez całe życie zajmował. Bardzo wiele mu zawdzięczamy, jeśli chodzi o przyswojenie literatury rosyjskiej, ukraińskiej. On potrafił znakomicie tłumaczyć i nawet niechętny mu Czesław Miłosz, który o jego poezji oryginalnej wypowiadał się dość lekceważąco, to uważał równocześnie, że jest to najwybitniejszy tłumacz poezji wschodniosłowiańskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. W jego tłumaczeniach ukazały się najlepsze wzorce literatury ukraińskiej od czasów najdawniejszych, od pochodu Igora w tysiącletniej dawności do Wasylia Stusa, największego ukraińskiego poety wieku XX. Dorobek translatorski Łobodowskiego to jest wielkie osiągnięcie. Czy te przekłady były cenione? Były niezwykle cenione, bo były bardzo dobre jakościowo, co nie zawsze towarzyszyło, czy było charakterystyczne dla polskich przekładów z języka ukraińskiego. Niestety w czasach sowieckich był zupełnie zakazany, jego utwory do Ukrainy nie docierały i dlatego tylko już w niepodległym kraju ukazały się jego pierwsze tłumaczenie. Lubili go czytelnicy, był popularny wśród czytelników. Kiedy zostały wydane te pierwsze powieści Łobodowskiego, wydawca dostał mnóstwo listów zachwyconych czytelników, którzy w ogóle nie wiedzieli o takim pisarzu. Nie mogli znać takich powieści, bo były tylko raz wydane na emigracji i praktycznie niedostępne. Łobodowski rozpoczął długi marsz, trochę tak jak ten jego bohater Staś z trylogii ukraińskiej, który szedł pieszo z Kubania do Polski. Tak samo Łobodowski też powoli, myślę o tym Łobodowskim, który funkcjonuje w sferze ducha, powoli będzie do Polski i w Polsce się coraz bardziej zadomawiał. Emigracyjna Arka, podobnie jak biblijna Arka Noego, mieści w sobie wszystkie możliwe rodzaje i gatunki zoologiczne, lecz ponadto zawiera niebyle jaki ładunek twórczy. Temu nikt lojalny i obiektywny nie zaprzeczy. I musimy upewniać się w gorącej wierze, iż ten ładunek prędzej czy później dobije do ojczystego Araratu i usprawiedliwi istnienie emigracji.
A o Józefie Łobodowskim rozmawiać będziemy ze znakomitymi znawcami jego życia i twórczości. Są z nami pan dr Paweł Libera, historyk, pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. A naszym drugim gościem jest pan profesor Grzegorz Bąk, hispanista, slawista i historyk z Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Tytuł książki autobiograficznej Józefa Łobodowskiego brzmi Żywot człowieka gwałtownego, ale można zapytać, do czego się ta gwałtowność odnosi? Do jego charakteru, do jego życia, czy bardziej do jego stylu myślenia i poglądów? Słyszałem wiele anegdot na temat zachowania Józefa Łobodowskiego w Hiszpanii, bo poznałem jego przyjaciół. Rzeczywiście te anegdoty są często przytaczane. Nie wiem, pobicie pana, który był blisko z hiszpańską dziewczyną, w której zakochał się Łobodowski. Potem odbywa się proces sądowy. Podczas tego procesu sędzia, widząc Łobodowskiego, zakochanego poetę, wymierza mu bardzo niską karę, na co Łobodowski odpowiada, że jeżeli to tak mało kosztuje, to pobije raz jeszcze. Ale tak naprawdę ja myślę, że nie można przesadzać też i nie można skupiać się tylko na tej stronie osobowości Łobodowskiego. Bo ja myślę, że książkę Łobodowskim można by zatytułować Żywot człowieka gwałtownego, ale można by też zatytułować Żywot człowieka niezwykle pracowitego. Proszę panów, a co skłoniło właściwie panów do zajęcia się postacią Józefa Łobodowskiego? Czy to była biografia, czy twórczość? A może jedno i drugie? W moim przypadku to zaczęło się dosyć zabawnie, ponieważ pierwszy raz w życiu o Łobodowskim usłyszałem od pana inżyniera Michała Chłaski, mieszkającego wtedy w Paryżu, wuja Marka Chłaski, który, kiedy rozmawialiśmy o książkach, on przełożył książkę Uszta Zadzumionych. Ja mówię, a kto to jest? Co to jest? On mówi, a to Łobodowski, taki Ukrainiec. Od tego momentu, kiedy przejrzałem te jego bardzo, takie bardzo zadziorne wypowiedzi, przede wszystkim wtedy na tematy tego, co się działo w Polsce w latach 50., czyli jego takie satyry antykomunistyczne, zafrapowało mnie, to zacząłem szukać. Kilka lat później jeden ze znajomych pracowników Biblioteki Polskiej w Paryżu, pan Ryszard Matura, mi powiedział, niech pan zajrzy do archiwum prefektury policji, tam są jakieś nowe materiały i jest też Łobodowski. Przychodzę, otwieram teczkę i rzecz dla mnie zaskakująca, pierwsza strona jest w języku rosyjskim. I druga, tak zwana metryczka, gdzie wpisują się czytelnicy, też jest po rosyjsku. Okazało się, że to były dokumenty świeżo odzyskane przez Francuzów z Moskwy i w Moskwie, w tajnym archiwum materiału Łobodowskiego regularnie konsultowano jeszcze w latach 50., 60. i 70. Czyli intryga niemal szpiegowska. Niemal szpiegowska. A pan, panie profesorze, co pana zainteresowało w moim przypadku poznałem Łobodowskiego przez Hiszpanię. Mieszkając i pracując w Madrycie, poznałem jego najbliższych przyjaciół. Pana Kazimierza Tylkę, panią Karolinę Babecką, Piotra Potockiego, Lecha i Joannę Piekutowskich. Wszyscy oni opowiadali mi o poecie. Z drugiej strony, na naszym uniwersytecie badamy, to jest przedmiot naszych badań, relacje polsko-hiszpańskie. Wydaje się to oczywiste. Polonistyka w Madrycie, slawistyka w Madrycie podejmuje ten temat. I historia relacji polsko-hiszpańskich bez Łobodowskiego nie miałaby sensu. Łobodowski był świadkiem epoki, emigrantem, człowiekiem gwałtownym. Był jednak także, a może przede wszystkim, poetą. W Łobodowskim tkwiła osobowość wiecznego buntownika, atamana, człowieka, który się sprzeciwiał wszystkiemu, co było złe w widzialnym świecie. To było już w twórczości wczesnej, w tych lewicujących wierszach, które podważały i dogmaty religijne, i polityczne, i przez które między innymi został relegowany z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był człowiekiem ukształtowanym przez poglądy ówczesnej lewicy. Lewicy zresztą dosyć zbliżonej do tego, co się działo w tym czasie w Związku Radzieckim. Mój rewolucjonizm zaczął się od tego, kiedy poznał nędzę na polskiej wsi. I to widziałem w latach 1918-1922. Widziałem tam na północnym Kaukazie
mnóstwo rzeczy dla dziecka niewłaściwych. I ja wtedy zacząłem sobie kombinować tak, że te okrucieństwa, które ja widziałem na Kaukazie, że to był wynik niewieloletniej, lecz wielowiekowej niesprawiedliwości. Więc chodziło o to, żeby w Polsce uniknąć tego samego. No i wydało mi się, że właśnie komunizm to będzie to radykalne lekarstwo. Z drugiej jednocześnie strony, będąc jeszcze w Lublinie, bo w drugiej połowie lat 30. przeniósł się z Lublina do Warszawy, związał się z grupą poetów skupionych wokół Józefa Czechowicza. Ten Lublin jest ważny jako źródło osobistych doświadczeń poety. Jako poeta lubelski bywał często zaliczany do tak zwanych poetów katastrofistów. I niewątpliwie nowatorska, czyli awangardowa poezja, katastroficzna w dużej mierze, romantyczna z ducha. Już w latach 30. związki z polskim romantyzmem i z drugą bliską mu tradycją ukraińską były bardzo silne. Najbliżsi prawdy są ci, którzy mnie uważają za kontynuatora szkoły ukraińskiej z pierwszej połowy ubiegłego wieku. Malczewski, Zalewski, Goszczyński, no i także Słowacki. Przecież w Beniowskim, w Śnie Srebrnym Salomei jest tematyka ukraińska. Skandal leży u początków twórczości Józefa Łobodowskiego. Miano skandalisty, buntownika przygnęło do jego młodości, do jego życia, ale także do jego twórczości. Dlaczego i o jakie skandale tutaj chodzi? Tak się złożyło, że Łobodowski zaraz po przyjeździe do Polski, kiedy rodzina osiedliła się w Lublinie, spotkał się, sami byli w dosyć trudnych warunkach finansowych, a jednocześnie wcześniej, w trakcie rewolucji bolszewickiej na Kaukazie i w Moskwie, widział, co się dzieje, widział coś, co go rzeczywiście zamarkowało chyba na całe życie, nierówność społeczną, dosyć duże tarcia. On, jak widać z jego też wspomnień, dosyć dobrze znał środowisko lubelskie, środowisko robotników lubelskich, bardzo prostych wyrobników, ludzi, którzy naprawdę żyli w bardzo dużej biedzie i w ciężkich warunkach. I można chyba mu uwierzyć, że rzeczywiście to go pchnęło do takiego radykalizmu. Radykalizmu, w którym szukał uzdrowienia ówczesnej sytuacji, bo to był tak zwany syndrom baryki. Przyjechał do Polski, gdzie oczekiwał, że ta Polska będzie piękna, wszystkim będzie dobrze. Okazuje się, że dochodzi do sytuacji bardzo przykrej, bo wiele osób znajduje się w ciężkiej sytuacji. I Łobodowski staje się orędownikiem. Dochodzi do wniosku, że może rzeczywiście to, co się dzieje w Rosji, jest jakimś rozwiązaniem, czyli radykalne zmiany, bo półśrodki nie działają. I z tego względu właśnie zbliża się do poglądów komunistycznych, zaczyna je propagować w prasie, w swoich wierszach. Mamy na przykład takie sytuacje, gdzie z wielkim podziwem pisze o rewolucji przemysłowej w Rosji i rzeczywiście tak wyglądało. Początek lat 30. takie poglądy prezentuje. Ale jak blisko mu ideologicznie do komunizmu? Czy można powiedzieć, że był komunistą w takim sensie, takim jak powiedzmy Adam Warzyk był w tamtym czasie, czy Aleksander Watt, czy to była po prostu wrażliwość na biedę i lewicowa wrażliwość społeczna? Ewidentnie z tego, co mówi sam Łobodowski i co mówią ówczesne raporty, czy oddziału drugiego Wojska Polskiego, czyli wywiadu wojskowego, czy kontrwywiadu, wynika z tego, że Łobodowski brał udział w spotkaniach młodzieży komunistycznej, utrzymywał kontakt z funkcjonariuszami KPP w tym czasie, więc te kontakty bezpośrednie miał. Na pewno nigdy nie był członkiem partii, ale znajdował się w jej najbliższej otoczce. Można go porównać do tych licznych twórców, tak zwanych mocno lewicujących w tych czasach, to był chyba właśnie ten przypadek. A w jakim stopniu te przekonania polityczne przekładały się na jego poetykę wczesnej twórczości? Czy próbował jakoś naśladować, nie wiem, Majakowskiego, który był wówczas wielką gwiazdą komunistów? Majakowskiego uwielbiał, potrafił go recytować, tłumaczył Majakowskiego. Trudno mi powiedzieć, na ile naśladował jego twórczość, bo w niektórych może tylko aspektach.
Natomiast ewidentnie poezję rosyjską, ukraińską, wschodnią znał bardzo dobrze. Był pod dużym wpływem i regularnie próbował na te tematy pisać. Jeśli chodzi o ten radykalizm, na pewno tutaj źródłem radykalizmu jest doświadczenie. I rzeczywiście musimy sobie wyobrazić Polskę lat 30., ale to nie, oczywiście nie tylko Polskę, bo jesteśmy w czasie, kiedy w ogóle świat wychodzi z wielkiego kryzysu. I sytuacja wielu ludzi była trudna. No, mogę przytoczyć na przykład wiersz poświęcony Piłsudskiemu, tak, który odbił się szerokim echem i zaczyna się od takiej od przypomnienia wydarzeń, które miały miejsce w Żyrardowie, w fabryce przemysłu lniarskiego, gdzie nie będę szczegółowo opisywał całej tej sytuacji, ale w każdym razie dochodzi do zabójstwa, a podłożem tego zabójstwa jest konflikt społeczny robotników z szefami fabryki, tak? Więc zabójca potem został ułaskawiony przez prezydenta. Ale cała historia jest historią rzeczywistą. To miało miejsce, to znaczy był ten konflikt społeczny i dla Łobodowskiego, Łobodowski przez całe swoje życie, myślę, że nie tylko w latach 30., nie tylko przed wojną, ale i po wojnie, był niezwykle wrażliwy na kwestie społeczne. I kiedy tutaj spróbujemy jakoś zdefiniować jego poezję okresu międzywojennego i w ogóle jego poezję, często mówi się o drugiej awangardzie, o katastrofizmie, ale trzeba też zwrócić uwagę na wrażliwość społeczną. W tamtych czasach, w przedwojniu, sympatie prokomunistyczne były u wielu twórców karmione poczuciem realnej niesprawiedliwości. Ale o dziwo, Józef Łobodowski już w 1935 roku zrywa, jak się zdaje, ze swoimi sympatiami komunistycznymi. Nie gdzie indziej, tylko w samych wiadomościach literackich publikuje dwa teksty. Najpierw Smutne porachunki, a później Uzurpatorzy wolności, w których krytykuje związek, sam komunizm sowiecki i związek z nim artystów. Dlaczego? Skąd ta wolta? Ja myślę, że początków zerwania Łobodowskiego z komunizmem trzeba szukać jeszcze wcześniej, bo mniej więcej w połowie 1934 roku Łobodowski zaczyna wydawać czasopismo Dźwigary. Jest to czasopismo, które jest oczywiście jak najbardziej lewicowe. Przez władze bezpieczeństwa w Lublinie jest uznawane za propagujące poglądy sowieckie, ale już dla partii komunistycznej, dla międzynarodówki komunistycznej jest nie do zaakceptowania. Dlaczego? Bo Łobodowski forsuje jakiś swój punkt widzenia. Na czym on polegał? Przede wszystkim z jednej strony była to całkowity brak zgody z jego strony na sterowanie sztuką, sterowanie kulturą. Uważał, że kultura powinna być zupełnie niezależna i powinno się oceniać według innych norm, a nie politycznych. Bardzo był wielkim przeciwnikiem tego, co w partii próbowano forsować, czyli narzucanie od góry pewnej linii politycznej, którą później należało respektować. Łobodowski nie miał zamiaru respektować niczyich nakazów, sam wiedział, jak jest lepiej i starał się swoje poglądy propagować. Poza tym, mniej więcej w 1935 roku, taka jest legenda, ale ile w tym prawdy, nikt nie jest w stanie powiedzieć, miał poznać prawdę o czystkach na Ukrainie i o wielkim głodzie. Legenda głosi, że w tym czasie, tak jak Sergiusz Piasecki, przekradł się potajemnie przez granicę, poszedł na Ukrainę i osobiście zobaczył konsekwencje wielkiego głodu. I to wydarzenie otworzyło mu oczy po prostu. To miało go właśnie zbulwersować. Panie profesorze, jeden z tomów, ważnych tomów poetyckich z okresu międzywojennego Łobodowskiego jest zatytułowany Rozmowa z ojczyzną. Jak wyglądała rozmowa z ojczyzną Łobodowskiego? Czy to było oskarżenie, czy zwierzenie liryczne? No właśnie, z jednej strony jest tutaj obecna miłość do swojej ojczyzny, ale z drugiej strony też podejście krytyczne, czyli te wszystkie rzeczy, te wszystkie sprawy, o których mówiliśmy, sprawy niesprawiedliwości społecznej, to wszystko ma miejsce, to wszystko jest obecne w tej poezji. Jak już wspomnieliśmy, szczególną miłością Łobodowski darzył Ukrainę. Ukraina stała się przysłowiowym konikiem Łobodowskiego.
choć pochodził skądinąd. Ale problematyka pojawia się już w okresie przedwojennym, w jego twórczości i co sposób bardzo silny. Był przed wojną uczestnikiem ruchu prometejskiego, ruchu, którego celem było wzbudzanie aspiracji niepodległościowych u narodów pochłoniętych przez Rosję sowiecką. Jako współpracownik wojewody Henryka Józewskiego i redaktor pisma, które było takim flagowym pismem związanym z wojewodą Józewskim, a które nazywało się Wołyń. Notabene w tym piśmie Łobodowski, oprócz różnych innych rzeczy, które tam robił, również był edytorem czy autorem takiego dodatku literackiego Kultura i Sztuka i w moim przekonaniu był to jeden z lepszych dodatków literackich w ogóle w dwudziestoleciu międzywojennym. W tym dodatku Kultura i Sztuka od samego początku jego redagowania byli obecni również autorzy ukraińscy, tak współcześni, jak i XIX-wieczni. Łobodowski był w okresie międzywojennym związany również z instytucjami, z ukraińsko- czy ukraińsko-polskimi instytucjami, takim jak Instytut Ukraiński w Warszawie. To jest bardzo ważna instytucja, która między innymi wydała pełną edycję utworów Szewczenki i ostatnim tomem tej edycji były tłumaczenia Szewczenki na język polski, których dokonał Łobodowski. Nie stał się nigdy bardem jakiejś konkretnej orientacji politycznej, to na szczęście nie. Nie stał się takim poetą gazetowym, natomiast te jego pierwsze poematy pokazują, jak głęboko przeżywa ten kierunek czarnomorski, nazwijmy to Rzeczpospolitej. W przededniu już II wojny światowej Łobodowski był doskonale znanym publicystą, poetą, twórcą kultury, nie tylko w polskim środowisku, ale również w ukraińskim środowisku. Skąd w ogóle to zainteresowanie Łobodowskiego Ukrainą? Przecież nie miał żadnych korzeni kresowych. Jeżeli panowie pamiętacie tą trylogię Łobodowskiego, w pewnym momencie rozmawia z pułkownikiem kozackim, któremu pokazuje pismo kozackie i wielką mapę mówi: my chcemy stworzyć państwo kozackie, niezależne. Jak to? Kozacy, państwo niezależne, przecież oni służą carowi. No nie, wśród kozaków również było tak zwany ruch wolnokozacki, którego celem było stworzenie jakiegoś, w jakimś stopniu, niezależnego państwa kozackiego. Często w różnych opiniach przedstawiano go jako Ukraińca. Mówiono: Łobodowski jest Ukraińcem. On sam zresztą podkręcał, można powiedzieć, tą wersję, mówiąc: tak, moim przodkiem był słynny ataman Łoboda, który wzniecił powstanie przeciwko Polakom i został powieszony. A no właśnie, jakie poglądy miał w gruncie rzeczy Łobodowski na sprawę ukraińską? Tu dochodzimy tak naprawdę chyba do tego, co jest sednem jego życia, taką osią, wokół której zaczął koncentrować swoją działalność od lat 30., mianowicie do ruchu prometejskiego. Ruch prometejski, który powstał formalnie w 26 roku, ale miał o wiele starsze i bogatsze tradycje, polegał na współpracy narodów podbitych przez Rosję przeciwko Rosji, czyli na wspólnej walce o niepodległość, korzystając ze starego hasła: za naszą i waszą wolność. W 26 roku ruch ten został bardzo mocno sformalizowany. Doszło do utworzenia takiej Ligi Prometejskiej, do którego wchodzili przedstawiciele emigracyjni Ukraińców, właśnie kozaków kubańskich, kozaków dońskich, ludów kaukaskich. Placówki prometejskie były wokół właściwie całej Rosji, a ich celem było, no to chyba najlepiej pokazuje ta mapa, to jest mapa, która pokazuje cel wspólnej walki o odzyskanie niepodległości. Właściwie no takim daleko... Skąd pochodzi ta mapa? Skąd, co to jest za rysunek? To jest mapka, która była rozpowszechniana w latach 30. przez Mykołę Liwickiego, syna ówczesnego prezydenta Ukrainy na uchodźstwie, Andrija Liwickiego. I to jest mapa, która miała w sposób propagandowy pokazać, jaki jest cel ruchu prometejskiego, czyli walka o odzyskanie niepodległości, walka z imperializmem rosyjskim. W jakimś sensie zjednoczenie wszystkich narodów, które są pod opresją rosyjską. Jaką rolę w ruchu prometejskim odegrał Łobodowski? Ruch prometejski przede wszystkim był bardzo mocno wspierany przez ówczesne władze polskie. Powiedzmy więcej, on był w dużej mierze finansowany przez władze polskie, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Oddział II, który tak naprawdę finansował działalność większości rządów emigracyjnych na uchodźstwie. I Łobodowski włączył się w te działania, aczkolwiek tylko na odcinku ukraińskim i kaukaskim. Przede wszystkim chodziło o współpracę właśnie z Biuletynem Polsko-Ukraińskim, z tygodnikiem Wołyń u wojewody Józewskiego. I tam chodziło o propagowanie jakiejś takiej wersji
znalezienia jakiegoś takiego wspólnego mianownika pomiędzy Polakami a Ukraińcami i pokazania, że w tym momencie najważniejsze w latach 30., co nas czeka, to wspólna walka z Rosją i do tego się powinniśmy przygotować. Tu starał się zwalczać z jednej strony polskie tendencje, które twierdziły, że z Ukrainą nie warto i to nas nie interesuje, a z drugiej strony też ukraińskie, gdzie Ukraińcy mówili, dobrze, ale z Polakami nie da się dogadać. Oczywiście musimy w tym kontekście zapytać o stosunek Łobodowskiego do Rosji, do jej kultury, ale i do jej imperializmu. Jaki to był stosunek? No właśnie, tu można powiedzieć, mamy rodzaj paradoksu, bo w swoim czasie stwierdziłem, że Łobodowski był rusofilem. On był, można powiedzieć, antyrosyjskim rusofilem. To jak, człowiek... jak ty paradoksalną formułę? Trochę jak Józef Mackiewicz. Trochę tak, ale jeszcze trochę inaczej. Z Mackiewiczem po wojnie dosyć dużo polemizował. I z Mackiewiczem w 1947 roku doszło takiej fascynującej polemiki. Czy Związek Sowiecki to jest Rosja, czy nie? No właśnie. Mackiewicz mówi, to nie jest Rosja, to jest coś zupełnie innego. Tam panuje bolszewizm, który chce zapanować nad całym światem. A Łobodowski mówi, nie. Jakakolwiek byłaby forma władzy w Rosji, ma te same cele, czyli cele imperialne. I to była główna oś sporu pomiędzy Łobodowskim i Mackiewiczem w tym czasie. Wybucha wojna, II wojna światowa. Jak moglibyśmy krótko opowiedzieć o losach wojennych Łobodowskiego? Został zmobilizowany we wrześniu. Został zmobilizowany krótko, bo kampania była niestety krótka. Walczył troszeczkę pod Wiśniczem, w obronie Wiśnicza, a następnie z wojskami polskimi. Z Brygadą Maczka. Z Brygadą Maczka, tak, z 10. Brygadą Pancerną. Przeszli na Węgry, Węgrzy zostali internowani i Łobodowski bardzo szybko z tych obozów internowania ucieka, przedostaje się do Paryża i w Paryżu znowu zaczyna robić to, co wcześniej, czyli uprawiać działalność prometejską, nawiązuje kontakty z Ukraińcami, z Gruzinami i z rządem polskim. W tym momencie dochodzi do bardzo ważnego momentu, który jest no, niestety bardzo często zapominany. Łobodowski pisze dwie ulotki. Władze polskie domagają się wtedy dwóch ulotek. Pierwszą ulotkę skierowaną do żołnierzy sowieckich, którzy są na ziemiach polskich, a drugą skierowaną do ludności ukraińskiej, bo wszyscy czują, że może dojść do bardzo krwawego konfliktu i trzeba mu jakoś zapobiec. Niestety ulotki te, które udało się ostatnio znaleźć w Warszawie w jednym z archiwów, nie zostały zrzucone nigdy na ziemię polskie. Nie wiadomo, czy to by pomogło i ustrzegło nas od tego konfliktu. Panie profesorze, dlaczego Łobodowski przedziera się do Hiszpanii? No to była droga wielu polskich żołnierzy z południowej Francji przez Hiszpanię do Wielkiej Brytanii, do sił zbrojnych polskich w Wielkiej Brytanii. Łobodowski trafił do więzienia Figueras. Tutaj była taka historia, że przechodził granicę z bronią w ręku. I to oczywiście była sytuacja, która kwalifikowała jego czyn poważniej niż samo przejście granicy. Więc spędził w więzieniu Figueras 18 miesięcy i oczywiście tutaj były podejmowane starania, uwolnienie także ze strony poselstwa posła Mariana Szumlakowskiego, a potem ze strony konsulatu w Barcelonie, żony konsula, pani Anny Rodon. No pewnie Łobodowski chciałby, żeby te starania wcześniej odniosły sukces. Niemniej po 18 miesiącach opuścił więzienie w Figueras. To trzeba powiedzieć, że jak mówię, kontekst całej historii jest szerszy, bo na terenie Hiszpanii działała siatka, która przerzucała tych żołnierzy, opiekowała się, pomagała w tym przejściu przez terytorium Hiszpanii do Wielkiej Brytanii. Także o tym też trzeba było wspomnieć. Panie profesorze, do tego momentu wszystko jest jasne, ale niezrozumiałe staje się to, że Łobodowski zostaje w Hiszpanii, zamiast tak jak wielu innych Polaków, dołączyć do swoich rodaków, także przecież do środowisk intelektualnych w Paryżu, w Londynie czy w Rzymie, bo jak wiemy, tam początkowo środowisko później tworzące kulturę się znalazło. No myślę, że z jednej strony na to miało wpływ samo aresztowanie w Pirenejach, bo nie dotarł bezpośrednio do Wielkiej Brytanii, musiał spędzić no, w trudnych warunkach w więzieniu Figueras 18 miesięcy, czyli same okoliczności
Potem po przybyciu do Madrytu ale jego sytuacja wyglądała w ten sposób, że też nie mógł tego Madrytu opuścić ze strony władz hiszpańskich. Tutaj o tym może więcej powiedzieć dr Paweł Olivera. Natomiast znalazł w Madrycie ciekawe środowisko polskie, no i pokochał Hiszpanię. Łobodowski doszedł do wniosku, że Madryt Hiszpanii odpowiada mu najbardziej. Z podstawowego powodu. Później zawsze usprawiedliwiał to w ten sposób. Tłumaczył swoje pozostanie w Hiszpanii w ten sposób, że mówi, że to jest jedyny kraj, który był zdecydowanie antykomunistyczny i antysowiecki. W innych krajach, przypomnijmy sobie, że to jest sytuacja, kiedy we Francji, we Włoszech do władzy dochodzą właściwie komuniści, gdzie 1/3 ludności głosuje na komunistów. Łobodowski o wiele lepiej czuł się w Hiszpanii, ale próbował wrócić do Polski. Na początku 1946, 1947, 1948 roku chciał jechać po żonę i po swoją matkę, ale niestety mu się to nie udało i już na zawsze pozostał w Hiszpanii. Panie profesorze, jak wyglądała sytuacja Polonii w Hiszpanii po II wojnie światowej? Więc to jest w ogóle sprawa słabo znana w Polsce, a Hiszpania była swego rodzaju wyjątkiem, ponieważ w Hiszpanii do roku 1968 działało poselstwo rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie, kierowane przez bardzo wybitnego dyplomatę Józefa Alfreda Potockiego. W zasadzie było jeszcze drugie takie miejsce, to była Stolica Święta, gdzie z kolei był ambasador Papé, jeszcze Liban. Ale większość, pozostałe kraje uznały rząd lubelski, a w Hiszpanii był poseł Rzeczpospolitej Polskiej Józef Potocki. I poseł Potocki, który cieszył się wyjątkowym prestiżem w Hiszpanii, miał bardzo dobre kontakty z rządem, z elitami hiszpańskimi, był taką osobą, która przyczyniła się do bardzo wielu, bardzo ważnych spraw, inicjatyw w Hiszpanii. Mówimy tutaj o audycji polskiej Narodowego Radia Hiszpańskiego, o której pewnie będziemy szerzej tutaj mówić, o Kolegium Świętego Jakuba Apostoła, w którym znaleźli swoje miejsce studenci z Polski, ale też z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wydawnictwo Polonia Revista Ilustrada, czasopismo wydawane przez Polski Czerwony Krzyż, chodzi tutaj o Polski Czerwony Krzyż, ale związany z Londynem i z poselstwem polskim. Polskie czasopismo wydawane w języku hiszpańskim, czytane przez elity hiszpańskie. To są trzy najważniejsze przykłady, ale moglibyśmy mówić o wielu innych sprawach. I we wszystkich tych inicjatywach, we wszystkich tych działaniach brał udział Józef Łobodowski, bo pracował w radiu, pisał artykuły do czasopisma Polonia, Revista Ilustrada, odwiedzał Kolegium Świętego Apostoła, gdzie najważniejszymi grupami studentów byli Polacy i Ukraińcy, i również w praktyce doprowadził do pojednania między studentami pochodzącymi z Polski i studentami pochodzącymi z Ukrainy, a szczerze mówiąc, wielu z nich w czasie wojny było po przeciwnych stronach frontu. A wiedział o rzezi wołyńskiej? Oczywiście. Wiedział. To jest niesamowite. Będziemy potem mówić dłużej na temat tego czasopisma Polonia Revista Ilustrada, ale tutaj mamy bardzo wiele informacji zza żelaznej kurtyny, nie tylko z terytorium Polski, ale właśnie z terytorium Związku Sowieckiego. Między innymi dlatego Hiszpanie, elity hiszpańskie polityczne czytały to czasopismo, bo były tutaj informacje o tym, co się dzieje w Moskwie, co się dzieje na Ukrainie, w krajach zdominowanych przez Związek Sowiecki. Zapisał się więc po wojnie jako żarliwy antykomunista, uparty prometeista i radiowiec. Kontakty z Jerzym Giedroyciem zostały przez Łobodowskiego nawiązane bardzo szybko, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Z 1947 roku mamy pierwszy list do Łobodowskiego. I współpraca zadzierzgnięta w 1947 roku trwała
z różnymi perturbacjami do śmierci poety w 1988 roku. Stał się uznanym wśród polskich emigrantów niejako specjalistą i ekspertem od spraw Ukrainy współczesnej. Początkowo głównie był tłumaczem z literatury ukraińskiej. Tłumaczył na potrzeby kultury i poetów, pisarzy, ale również publicystów, również eseistów ukraińskich. Dzięki Łobodowskiemu i gronu publicystów wokół Jerzego Giedroycia powstał nowy dyskurs stosunków polsko-ukraińskich, który przepięknie zaowocował po odzyskaniu niepodległości. Tutaj koniecznie trzeba wymienić również twórczość własną Łobodowskiego. Trzy tomiki wierszy Łobodowskiego były bezpośrednio związane z Ukrainą i Ukrainę miały jako tematykę główną. Chodzi o Złotą Chromotę, o pochwałę Ukrainy i o tryptyk o zamęczonym kościele. Ukraina jest również obecna w dorobku prozatorskim Łobodowskiego i tu chodzi przede wszystkim o tak zwaną trylogię ukraińską albo kubańską, ale nie od Kuby, tylko od Kubania. No to jest kawał świetnej po prostu literatury. To jest jeden z tych przypadków, kiedy Giedroyć pisze do Mieroszewskiego, że jest zły na Łobodowskiego, że Łobodowski nie zechciał mu pokazać tej prozy i nie zaczął drukować tej prozy w kulturze, bo trylogia ukraińska była drukowana w Orle Białym po prostu. W każdym razie dopiero wtedy, jeżeli jakby weźmiemy razem to wszystko, to znaczy i tłumaczenia, i poezja własna, i proza, to dopiero zrozumiemy, czym była Ukraina w twórczości, ale i w życiu Łobodowskiego. On dla emigracji ukraińskiej był takim swoistym kontakterem z środowiskami polskimi. Były bardzo rozległe kontakty, po prostu na zachodzie Europy, od Francji, Wielkiej Brytanii, przez Stany Zjednoczone. We Francji to oczywiście ośrodek Sarsel ukraiński. Dzięki swojej szczerości, dzięki temu, że był człowiekiem bardzo takim ludzkim, otwartym i łatwo wchodził w rozumienie z rozmówcą, bardzo dużo zdziałał dla emigracji ukraińskiej. Panie doktorze, na czym polegała współpraca Józefa Łobodowskiego z Jerzym Giedroyciem w kulturze? W jaki sposób pracował nad przezwyciężeniem problemu polsko-ukraińskiego? Zacząć myślę trzeba od tego, jak sobie Łobodowski wyobrażał swoją misję na emigracji. Otóż zachował się taki bardzo niezwykle interesujący list do Józefa Czapskiego, w którym Łobodowski tuż po zakończeniu wojny pisze, że tak naprawdę celem emigracji jest walka o odzyskanie niepodległości, o wolność i ta walka będzie się odbywała bardziej na poziomie kultury, walka między powiedzmy pisarzami, między ośrodkami propagandowymi, bardziej nawet niż na poziomie politycznym. I to jest chyba ta misja, której się poświęcił przez cały czas. I właśnie w to wpisuje się też jego współpraca z Giedroyciem, która była w moim przekonaniu trudna, bardzo złożona, ale jednak owocna chyba dla wszystkich. Dlaczego? Giedroyć przede wszystkim uważał Łobodowskiego za specjalistę od spraw wschodnich. Przed wojną osobiście się nie spotkali, chociaż znali się, ze słyszenia, ze wspólnych znajomych, takich jak chociażby Włodzimierz Bączkowski. Ale pierwsze spotkanie miało miejsce dopiero po wojnie. I Giedroyć bardzo szybko zauważył, że to jest człowiek, którego można wykorzystać do tworzenia pewnego przełomu w dyskusji polsko-ukraińskiej. Żeby być sprawiedliwym, trzeba powiedzieć, że tak naprawdę dyskusja ta zaczęła się na łamach londyńskich wiadomości, gdzie Łobodowski, tocząc swoje spory z Wacławem Zbyszewskim, z Władysławem Studnickim, czy z Jerzym Giertychem, dobijał się o inne pojmowanie, odbieranie Ukrainy w środowisku polskim. I w pewnym momencie w roku 50 sytuację tą wykorzystał Jerzy Giedroyć i poprosił Łobodowskiego o artykuł. I wtedy napisał Łobodowski chyba jeden z najważniejszych tekstów, jaki został ogłoszony na łamach kultury. Tekst chyba najczęściej przedrukowywany, czyli Przeciw upiorom przeszłości. To był tekst, w którym
Wbrew temu, co się mówi, Łobodowski wcale nie mówił, że mamy zrzec się Lwowa czy Wilna, bo tego jeszcze nie dotknięto wtedy. Łobodowski postawił jedną najważniejszą tezę i pytanie, czy z punktu widzenia Polski niepodległa Ukraina jest potrzebna, czy nie? Nie bez racji kojarzy się Józefa Łobodowskiego z audycją polską Narodowego Radia Hiszpańskiego, zwanego Radiem Madryt właśnie. Czym była ta rozgłośnia, ta audycja i jakie było miejsce Łobodowskiego i w jej powstaniu, i w jej funkcjonowaniu? Radio Madryt, znane było w Polsce jako Radio Madryt, to tak naprawdę była audycja polska Narodowego Radia Hiszpańskiego. Audycja zaczęła nadawać się w roku 1949. Rozgłośnia została uruchomiona dzięki staraniom posła Józefa Potockiego, ale oczywiście przy wsparciu władz hiszpańskich, bo to było radio, które zostało uruchomione dzięki Hiszpanom, dzięki decyzji władz hiszpańskich, samego generała Franco. W pierwszym okresie działania radia najważniejszą rolę odgrywał Łobodowski i Karol Wagner, radiowiec, który był przedwojennym pracownikiem Polskiego Radia. W późniejszych latach pracował w Wolnej Europie. Właśnie te dwie osoby sprawiły, że radio było bardzo chętnie słuchane w Polsce. Było chętnie słuchane w Polsce, bo było radiem niezależnym. Otóż Hiszpanie nie stawiali ograniczeń pracownikom radia, uznając, że są antykomunistami. Trzeba pamiętać przede wszystkim, że Radio Madryt wtedy oficjalnie podlegało w jakimś stopniu, w stopniu programowym, Audycja Polska podlegała pod rząd Polski w Londynie. I mamy dosyć dużą ilość korespondencji, wytycznych, sugestii, jakie wątki należy poruszać, właśnie zgodne z linią rządu polskiego na emigracji. Więc to był w pewnym sensie przez pewien czas głos polskich władz. I o tyle jest to ciekawe, że później Radio Wolna Europa, które powstało w 1953 roku, już nie miało takiej swobody działalności. Panie profesorze, książka Łobodowskiego pod tytułem Za naszą wolność i waszą, Polska walczy dalej, nie została przetłumaczona na język polski. Jakie jest główne przesłanie tej publikacji? Więc to jest bardzo ciekawa książka, która została wydana pod koniec 1945 roku i jest dosyć zaskakująca. Może pokażmy ją jeszcze raz. To jest esej o historii Polski, która znajduje się pomiędzy Niemcami i Rosją, ale jednocześnie jest bardzo dużo stron poświęconych geopolityce. Początek, ta prezentacja, czy to spojrzenie Łobodowskiego na miejsce Polski w Europie, jest głębsze niż to, co powiedziałem na początku, Polska i Niemcy. Tutaj na pierwszych stronach książki mamy taką wizję Trójmorza, tak. Bo nawet jest mowa o trójkącie od Triestu do Gdańska i do Odessy. To tak jakbyśmy czytali teraz na przykład Jacka Bartosiaka. Wizja Trójmorza. Polska ma szczególne miejsce w tym trójkącie między Triestem, Gdańskiem i Odessą. Pomost czarnomorski. Tak, bo w historii ponad połowa tego terytorium to były tereny Rzeczpospolitej. Co ciekawe, w tej książce bardzo wiele rozdziałów jest poświęconych relacjom polsko-niemieckim. Łobodowski zwykle jest uważany za eksperta w sprawach wschodnich i tak jakby sprawy zachodnie nie były w jego orbicie zainteresowania. Jednak dla czytelników hiszpańskich, zaraz po II wojnie światowej, gdzie no były też pewne sympatie czy proniemieckie, nie można powiedzieć, że były to, że były bardzo rozpowszechnione, ale była po prostu taka również tendencja patrzenia na Europę Środkową z perspektywy niemieckiej. Te rozdziały były bardzo ważne, to znaczy przedstawia tutaj relacje polsko-niemieckie dosyć w obszerny sposób. To jest kilka długich rozdziałów.
Potem są relacje polsko-rosyjskie i tutaj ważna sprawa. To, o czym wcześniej mówił Paweł Libera. Relacje polsko-rosyjskie to jest pewnego rodzaju konflikt, który jest wielowiekowy i zagrożenie nie jest ze strony Związku Sowieckiego, tylko ze strony Rosji. To jest następny punkt. Poza tym w książce jest opis sytuacji międzynarodowej po wojnie. Są też fragmenty poświęcone innym obszarom geograficznym. Kaukaz. Mowa bezpośrednio o prometeizmie. Panie doktorze, czego mogli się dowiedzieć czytelnicy w czasach PRL-u o Józefie Łobodowskim? Nic. To nawet, że faszysta, imperialista, to się trafiało. Frankista. To były lata 50. W latach 50. rzeczywiście tak go przedstawiano, w mundurze SS-mana nawet i tak dalej. Natomiast zbiera monety rzucane przez generała Franco, no bo wiadomo, na służbie generała Franco. Na łańcuchu. Na łańcuchu, dokładnie. Natomiast w późniejszym okresie Łobodowski bardzo rzadko się pojawiał w Polsce. Myślę, że można na palcach jednej ręki policzyć te momenty, kiedy został publikowany. Jeden z pierwszych przypadków to był jeszcze w latach 40. w Tygodniku Powszechnym. Później ukazało się kilka jego wierszy w latach 50., 56., 7. w Chełmskiej Kamenie, a później już dopiero pod koniec. Łobodowski był regularnie cenzurowany i wyrzucany poza obieg w Polsce. Gdybyśmy mieli sporządzić taki przewodnik dla naszych widzów, od czego zacząć, kiedy chce się sięgnąć po Józefa Łobodowskiego? Panie profesorze. Oczywiście. Mówiłem o hiszpańskich wierszach Łobodowskiego, ale trzeba by tutaj też zwrócić uwagę na jego dorobek przekładowy. Część rzeczy została opublikowana, ale chodzi tutaj o hiszpański Złoty Wiek, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, oczywiście poezję Lorki, Antonio Machado, przekłady z innych języków. Ja myślę, że chyba najlepiej zacząć jest od wspomnień Łobodowskiego, czyli Żywotu Człowieka Gwałtownego, bo jest to książka, dzięki której otrzymujemy Łobodowskiego w pewnym sensie w pigułce. Jest to człowiek, który został zupełnie z historii polskiej kultury wymazany, a który w okresie międzywojennym jeszcze obracał się w środowisku takim jak Tuwim, Wierzyński. Przecież to Wierzyński forsował Łobodowskiego do Nagrody Młodych Polskiej Akademii Literatury, którą wtedy wygrał. Za pierwszym razem Łobodowski konkurował szóstym z Witlinem. Witlin, Sól Ziemi wygrała, chyba o dwa głosy. Za drugim razem wygrał Łobodowski i pokonał Miłosza. Myślę, że bardzo cenna jest Łobodowskiego publicystyka. Publicystyka przede wszystkim na tematy ukraińskie, dla mnie jest niezwykle cenna. Również na tematy rosyjskie. Od wspomnień zacząć, a następnie przeczytać może powieści. Ale z publicystyki, jaki tytuł by pan wybrał? Z publicystyki myślę, że warto jest sięgnąć po wybór z kultury i warto też sięgnąć po książkę, która się ukazała w wersji polskiej, zarówno jak i ukraińskiej. To jest Przeciw upiorom przeszłości. Książka ukazała się w wersji polskiej i ukraińskiej. Jest dostępna w wersji cyfrowej w internecie, całkowicie bezpłatnej. Można z niej skorzystać, a mamy tu po prostu esencję poglądów Łobodowskiego na stosunki polsko-ukraińskie. Jest to publicystyka niezwykle żywa, aktualna, którą się czyta również bardzo dobrze dzisiaj. Najwyższa pora, aby twórczość Józefa Łobodowskiego i sam ten wybitny autor w całej też rozpiętości tej twórczości wróciła wreszcie do Polski. Dziękujemy uprzejmie i zapraszamy za tydzień.